Zgodnie z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej wymogami prawnymi, wprowadzona na rynek tarcica konstrukcyjna jako wyrób budowlany powinna posiadać oznaczenie CE. Aby móc posługiwać się takim znakiem, producent wyrobu musi posiadać wdrożony system zakładowej kontroli produkcji. W przypadku tarcicy konstrukcyjnej niezbędnym elementem takiego systemu jest stanowisko sortowania tej tarcicy. W większości polskich zakładów czynność tą wykonują brakarze tarcicy konstrukcyjnej, którzy wiedzę i kwalifikację zdobywają podczas kursu sortowania tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną.